Witaj na kanale Autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Co robi narcyz, gdy jesteś chory? Gdy masz problemy, gdy jesteś chory, to pokazuje ci, na kogo tak naprawdę możesz liczyć. Wtedy okazuje się, kto przy tobie będzie, a kto nie. Jeśli jesteście w związku małżeńskim, to możesz sobie przypomnieć, jak brzmi treść przysięgi w zdrowiu i w chorobie, w radości i cierpieniu w bogactwie i niedostatku jednak dla narcyza przysięgi, obietnice, dokumenty nic nie znaczą. Narcyz będzie z tobą tylko jak jemu będzie dobrze. Niezależnie czy jesteś w związku partnerskim, małżeńskim, tak czy inaczej jesteście razem i zgodziliście się wspierać siebie wzajemnie. Jeśli jednak masz do czynienia z narcyzem, z osobą zaburzoną, to prawdopodobnie już wiesz, już tego doświadczyłeś, że narcyza nie będzie dla ciebie wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz. Niektórzy nawet nie podadzą ci szklanki wody, czasami gdy są to poważne, przewlekłe czy nieuleczalne choroby. To Narcyz odejdzie w najgorszym momencie. Dzieje się tak, ponieważ nie jesteśmy już w stanie realizować jego potrzeb. Dla Narcyza tylko to się liczy. Nic więcej. Nie zawsze jednak Narcyz nas opuści w chorobie, ponieważ wie, że takie zachowanie postawiłoby go w złym świetle. Źle by przez to wyglądał. Narcyz nie będzie o ciebie dbał, nie będzie się tobą zajmował. Nie dostaniesz od niego wsparcia, jakiego potrzebujesz. Narcyz będzie się zajmować tylko i wyłącznie sobą i swoimi potrzebami. Narcyz będzie się skupiał na tym, by to jemu było dobrze. Podczas gdy ty utknąłeś, i starasz się poprawić swój stan, swoje zdrowie, swoje samopoczucie. Walczysz ze wszystkim sam. Dlatego, jeśli jesteś z narcyzem, to podejmujesz wielkie ryzyko. Narażasz swoje zdrowie i życie. Jesteś w niebezpieczeństwie, a nie związku. Narcyz nie będzie obecny wtedy. Gdy go potrzebujesz, nie będzie go dla ciebie wtedy, gdy wymagasz opieki. Zamiast się tobą zajmować, narcyz będzie robić różne rzeczy. Będzie zachowywać się, jak gdyby był bardziej chory niż ty. Jest to coś, co większość osób narcystycznych będzie robić, gdy jesteś chory. Jeśli nie czujesz się dobrze, jeśli coś złego się dzieje, to możesz chcieć, by ktoś ci pomógł, możesz potrzebować wsparcia, opieki. Może to nie być niezbędne, ale to dobre podejście, by mieć kogoś takiego, na kogo można liczyć w gorszych chwilach. Jeśli jesteś z narcyzem, to nie ma to znaczenia. Jak bardzo chory jesteś, ponieważ Narcyz będzie oczekiwać od ciebie, żebyś się nim zajmował. Będzie oczekiwać, żebyś to ty się nim opiekował, nawet wtedy, gdy jesteś chory i sam wymagasz opieki. Narcyz będzie się zachowywać, jakby sam był dotknięty chorobą, jakby sam się źle czuł. Jakby sam nie był zdrowy. Narcyz będzie się zachowywać tak, jakby to jemu się coś złego przytrafiło. Będzie tak postępować za każdym razem, gdy jesteś chory, czy doświadczasz gorszego samopoczucia, czy nastroju. Narcyz będzie udawał bardziej poszkodowanego od ciebie, będzie doprowadzał cię do złego samopoczucia. Powie ci, że jesteś słaby, usłyszysz, że inni są od ciebie silniejsi, poczujesz się nieodpowiedni, poczujesz się gorszy, tak jakbyś był niewystarczająco dobry, jakbyś nie mógł się z tym uporać. Doprowadzi do tego, że poczujesz się tak, jakbyś nie był w stanie mieć z tym do czynienia. Zmagać się z trudnościami. Mogłeś się zajmować narcyzem przez cały czas. Może też być on powodem tego, że sprawy potoczyły się źle dla ciebie. Niezależnie od tego, gdy upadniesz, to narcyz jeszcze będzie cię kopać. dołożyć ci tak, żebyś czasem szybko nie wstał żebyś szybko się nie podniósł, Narcys będzie się zachowywać niemoralnie, nieuczciwie, niesprawiedliwie. Będzie cię atakować nawet wtedy, gdy już sporo wycierpiałeś, nawet wtedy, gdy już jesteś w złym stanie. Narcys dodatkowo powie ci, że to twoja wina. Powie ci, że na to wszystko sobie. Zapracowałeś, narcys powie ci, że na to wszystko zasłużyłeś. Narcys będzie obwiniać cię za wszystko, może cię też ignorować, jeśli nie będzie mu to przeszkadzać w jego potrzebach, w jego czynnościach, to narcys po prostu zignoruje twój stan, zignoruje cię, gdy będziesz chory. Będzie się zachowywać tak, jakby cię nawet nie było, nawet wówczas, gdy doświadczasz trudności, by zająć się samym sobą, nawet gdy nie jesteś już w stanie zajmować się sobą. Możesz mieć różnego rodzaju dolegliwości, może to jakaś kontuzja, złamanie, narcyz nie będzie na to zwracać uwagi. Nie będzie tego uznawać jako coś ważnego, istotnego. Nieraz narcyz będzie cię nawet wyśmiewać, będzie zarzucać ci, że udajesz, że wymyślasz, że jesteś hipochondrykiem. Nie będzie uznawać twojego problemu, nie będzie uważać, że jesteś chory, nie będzie się nawet zgadzać z diagnozą lekarską. Narcyz jest wielkim egoistą i dba tylko i wyłącznie o siebie samego. Podczas gdy cię boli, gdy cierpisz, to narcyz będzie bardziej zajęty tym, co chce obejrzeć w telewizji, czy tym, co chce na obiad. Będzie pochłonięty tym, co chce zrobić danego dnia. Narcyz po prostu cię zostawi z tym wszystkim samego. Będziesz musiał poradzić sobie z tym wszystkim sam. Nie możesz liczyć na Narcyza. Jeśli będziesz na niego liczyć, to bardzo się rozczarujesz, bardzo się zawiedziesz. Narcyza nie będzie obchodzić to, czy masz co jeść, czy sobie poradzisz. Tak długo jak Narcyz będzie dostawać to, co chce, to, co potrzebuje. To nie będziesz go obchodzić. Dzieje się tak, ponieważ narcyz jest pozbawiony empatii, jest niezdolny do tego, by doświadczać Twoich uczuć, nie może spojrzeć na wszystko z Twojej perspektywy. Twój punkt widzenia dla niego nie istnieje, nie obchodzi go to, dlatego narcyz nie okazuje pewnych uczuć. Nie bierze cię pod uwagę. Myśli tylko o sobie. Narcys nawet nie myśli o tym, że powinien myśleć o tobie. Narcys będzie się zachowywać tak, jakbyś to ty był problemem. Gdy jesteś chory, to stajesz się dla niego niedogodnością, utrapieniem. Zachowuje się tak, jakby twoja choroba była powodem jego niedogodności. Gdy zachorujesz na wakacjach, to narcyz będzie ci wypominać, że nie może przez ciebie zwiedzać, że spędziłeś za dużo czasu w łóżku, a nawet jak będziesz chodzić z gorączką, to usłyszysz, że za wolno chodzisz albo że wcale tak źle się nie czujesz, żebyś już nie przesadzał. Dla narcyza twoja choroba oznacza problem. To powinno pokazać ci, że coś jest nie tak z tym związkiem, z tą osobą. Jeśli ktoś myśli o tobie w taki sposób, to problem jest z nim, a nie z tobą. Twój partner powinien być najbliższą ci osobą kimś, kto się tobą zaopiekuje wtedy, gdy ty tego potrzebujesz. Dlatego nie powinien myśleć w ten sposób. Nie powinien myśleć tylko o sobie i o swoich potrzebach. Niestety osoby narcystyczne, osoby z tym zaburzeniem, tak właśnie myślą. Taki jest ich zaburzony tok rozumowania. Gdy jesteś chory, to narcyz może też po prostu zniknąć. Jeśli często chorujesz. Jeśli wiąże się to dla niego z różnymi niedogodnościami, to narcyz po prostu zniknie. Narcyz nie może mieć do czynienia z Twoją chorobą. Zostawi Cię, byś sobie z tym sam poradził. Może natomiast wrócić, gdy poczujesz się lepiej, gdy wyzdrowiejesz. Postępuje tak, by nie mieć do czynienia z Twoimi problemami. Gdy wyzdrowiejesz, to znowu będziesz miał więcej czasu, Więcej energii czy więcej pieniędzy. Narcyz z pewnością wykorzysta wszystko to, na czym mu zależy. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to. Innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, wysyłasz wiadomość, że to co robię ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla Ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, by upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chciałbyś także wesprzeć to co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.